dniu dzisiejszym, to jest 10 listopada 2023 roku, stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymało zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Bielawa na skrzyżowaniu ulic Pileckiego oraz 1 Maja. Po dojeździe pierwszych zastępów Straży Pożarnej zastano dwa pojazdy, trzy osoby podróżujące, w tym jedno dziecko. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej, odłączeniu akumulatorów. Na miejscu działań pracują dwa zastępy Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, karetka pogotowia oraz policja. Na czas działań droga w obu kierunkach była zablokowana.